Panie doktorze, w dzienniku ustaw pozycja 113, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2021 roku. Napisano, dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmują imię, nazwisko, numer PESEL i numer telefonu, będą udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot o możliwości poddania się szczepienia. Jak pan sądzi, czy będą to kurtuazyjne telefony, czy możemy być nękani i zastraszani? Oczywiście, jeżeli ustawodawca chce żądać czegokolwiek od użytkownika telefonu komórkowego, to musi mu go kupić. To nie jest własność czyjaś, tylko prywatna własność każdego posiadacza. Płaci się abonament, kupuje telefon i z niego się korzysta tak, jak się chce. Jeżeli jest od jakiegokolwiek naganiacza, marketingowca telefon, z którym się nie chcemy zadawać, to po prostu wstawiamy go na listę zablokowanych, na czarną listę i więcej nie rozmawiamy. Natomiast moim zdaniem szczytem bezczelności jest tego rodzaju gwałt na RODO. Przecież to RODO uniemożliwiające wystawiania nazwisk właścicieli lokali w budynkach wielopiętrowych, co potwornie utrudniało pracę pogotowia i wszystkich innych, którzy chcieli jednak dotrzeć pod ten adres po nazwisku. To RODO, które było tak strasznie, tak szalenie przestrzegane przez wszystkie urzędy, przez władze, mogliby zabić kogoś, kto w jakiś sposób naruszył zasadę RODO, nagle okazało się bezwartościowe.